Żeglarze i kajakarze opanowali turawskie akweny. Za nami Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Katamaranów oraz długodystansowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie. Turawa oferuje bardzo dużo i mamy weekend pełen emocji. W zasadzie prawie każdy weekend jest pełen emocji w naszej gminie. Teraz sportowych mamy 40. długodystansowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie. Mamy regaty o Puchar Wójta Gminy Turawa Katamaranów. Też na hali sportowej mamy dzisiaj zawody Muay Thai, także naprawdę dużo się dzieje. Gmina Turawa bardzo chętnie włącza się we wszelkie inicjatywy promujące ruch na świeżym powietrzu i dodatkowo nasze piękne tereny. Po dwóch stronach jeziora dało poczuć się prawdziwą atmosferę rywalizacji. Tak naprawdę przygotowujemy się przez całe życie do takich wyścigów jak tutaj właśnie na 10 km. Najważniejsza jest dobrze przepracowana zima i jak najwięcej wypływanych kilometrów do dnia dzisiejszego, czyli do dnia startu. I gdzie to zrobić? Na pewno przyda się każda wiedza, bo jednak pływanie na katamaranie wymaga jakiegoś doświadczenia i wiedzy. Na Jeziorze Dużym zmierzyło się ze sobą 30 załóg żeglarskich oraz 60 drużyn kajakarskich. Mamy linię startu, gdzie się ustawiamy. Jest sygnał 5 minut przed startem, 4 minuty, minuta, więc musimy wejść i zgrać się tutaj w czasie. Oczywiście obowiązują fal starty, mnóstwo przepisów. Tutaj wystawiamy taką tablicę, gdzie te przepisy są widoczne. Często ludzie przychodzą i zaczynają na to patrzeć i własnym oczom nie wierzą, że na wodzie może być tyle przepisów, może być różnych sytuacji. Więc startujemy, okrążamy 2-3 boje w zależności od tego, jak jest trasa ułożona. Robimy 2 lub 3 kółka i do mety. Mamy rozstawiony tor taki, który nam jest potrzebny do rozprowadzenia zawodników, czyli start, meta, nawroty. No i na dystansie 10 km ci najstarsi rywalizują, najmłodsi na odcinku 2,5 km. Było widowiskowo i emocjonująco. Jest to wymagające, ponieważ taki wyścig trwa w granicach 40 minut do godziny, no więc przez tą godzinę trzeba intensywnie pracować, żeby zająć czołowe lokaty. Mamy ponad 30 metrów żagla właśnie w Top Cat K1 i łódka waży 160 kg. Jesteśmy mocno przeżaglowani, więc przy silnym wietrze jesteśmy w stanie się rozpędzić praktycznie płynąc jak średniej klasy motorówka. To był weekend pełen sportowych emocji, który przyciągnął nie tylko wielu sportowców z całej Polski i świata, ale także tłumy kibiców.